Pytanie dotyczące przede wszystkim starszego pokolenia. To jest osób, które są w tej części opisane jako taka grupa już będąca, bo posiadająca jakieś świadczenia, chcąca dodatkowe środki uzyskać, mająca problem z akceptacją ich społeczną albo z akceptacją poprzez firmy, które chciałyby z nich korzystać, ale inni uważają, że zajmują ich miejsce. Gdybyś mogła o tym coś powiedzieć. I nie chciałbym polemizować, ale chciałbym też usłyszeć o tym, jak rozmawialiście, były te badania przeprowadzone, o tym, jak ludzie oceniają związki. Bo ja z wielu rozmów słyszę, że niestety związki są wyobcowane z tego, co dzieje się w wielu miejscach, nikomu nie pomagają. Więc może to jest mylna teza, którą stawiam, ale chciałbym, żeby ktoś jej zaprzeczył. Bo póki co nie słyszałem w wielu rozmowach społecznych, żeby ktoś powiedział, że związki komuś gdzieś pomagały, oprócz niektórych klas, które gdzieś tam mogły się w to włączyć. Dziękuję bardzo.